Fakt faktem, porównałem czyjeś usta. Okazało się, że to są usta pani Luxury. Nie wiem, kto to jest. Zupełnie nieświadomie. A znalazłem te usta w internecie, jako jednej z naszych gwiazd. Ale nie chodziło o zamieszczenie dokładnie tych specyficznych ust i tej pani. To chodziło o zwrócenie uwagi, żeby Polki, żeby młode dziewczyny nie zniekształcały swoich twarzy. Żeby przestały szprycować te usta kwasem hialuronowym, szprycować swojej twarzy botoksem. To nie jest dla młodych dziewczyn. Luxuria dość emocjonalnie zareagowała, odpowiadając na twój post. On w jakiś sposób cię dotknął? Pani Luxuria faktycznie zwróciła się najpierw z prośbą o pomoc do mnie. Zaoferował mój menadżer pomoc i naprawienie tych ust. Czyli od razu zareagowałeś? Absolutnie tak. Jak się okazało, że to jest ta pani, że potrzebuje pomocy, jak najbardziej. Ja chętnie pomagam tego typu skrzywdzonym osobom. W kolejnym poście, z tego co słyszałem, pani Luxuria już nie do końca chciała skorzystać z tych usług, twierdząc, że ma piękne usta. Jeżeli dla niej jest to piękne, okej. Okay. Ja mam prawo skrytykować tego typu wybryki natury, aczkolwiek no, uważam, że to nie, takie usta nie są estetyczne u kobiety. Ja do końca nie wiem, czym ta pani się zajmuje, nie wiem, kto to jest, więc może faktycznie chciała zwrócić na siebie uwagę, ale jeżeli ja tym panią uraziłem, to serdecznie przepraszam. Nie było to moim celem. Moim celem było zwrócenie uwagi na to, co się dzieje w Polsce wśród naszych celebrytek oraz wśród młodych dziewczyn, że przerabiają się, zmieniają się na inne twarze. Moja główna zasada to twoja twarz, twój charakter. Reasumując, ta pomoc, a raczej oferta pomocy cały czas jest aktualna, mimo wszystko. Jak najbardziej, ale najpierw trzeba faktycznie krytycznie spojrzeć na siebie i zobaczyć, czy te usta są ładne, czy brzydkie. Pani Luxurio, zapraszam.